wygląda tradycyjny narodowy sport Lankijczyków, a mianowicie jazda autobusem miejskim po Colombo. Dodatkowo postaramy się również policzyć, ile ludzi może zmieścić się w takim autobusie. Uwaga, ten filmik będzie dla osób o silnych nerwach. Zaczynamy! Autobus jest bardzo popularnym środkiem transportu na Sri Lance, tuż obok tuk-tuka i kolei. Średnio w Colombo autobus jeździ co około 5-10 minut, ale zależy to od prędkości kierowcy, gdyż każdy z nich porusza się we własnym tempie. Około 80% kierowców jeździ jak szarlatani. Kierowcy autobusów są uważani za najbardziej niebezpiecznych piratów drogowych na lankijskich drogach. W Colombo na Sri Lance są dwa rodzaje autobusów. Jeden rodzaj to są tradycyjne, kolorowe autobusy w kolorze zazwyczaj czerwonym czy też niebieskim. Są one bez klimatyzacji i są one bardzo tanie. Kolejny autobus jest to autobus pośpieszny z klimatyzacją. Zazwyczaj wyglądają one jak takie małe busiki i są białe. Wtedy cena tego autobusu jest dwa razy droższa. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę tradycyjnym autobusem bez klimatyzacji, którym zazwyczaj się poruszam, bo na mojej trasie nie ma niestety klimatyzowanych autobusów. Jak złapać autobus? Na złapanie autobusu są dwie drogi. Jedna jest to czekanie grzecznie na przystanku przez kolejne 5, 10 czy tam 15 minut. Natomiast inną drogą jest po prostu pomachanie ręką, będąc na środku ulicy w niewiadomym miejscu. Wtedy autobus zwolni, a naszym zadaniem jest wskoczyć do autobusu. Jest to jedna szczęście lankijskiego sportu. Jest godzina 9 rano. Wchodzimy do autobusu i zajmujemy dogodne miejsca. Wszyscy są szczęśliwi i uśmiechnięci, gdyż o tej godzinie w miarę komfortowy sposób mogą przemierzyć drogę do pracy. Kierowcy mają własne autobusy, z tego też względu dekorują je na własny sposób. Zazwyczaj odnoszą się oni do religii. Można spotkać autobusy chrześcijańskie, hinduskie czy też buddyjskie. Nigdy nie spotkałam muzułmańskiego. Zapytałam Sylwestrego dlaczego. On powiedział, że muzułmanie na Sri Lance nie jeżdżą autobusami, gdyż zazwyczaj prowadzą jakieś grubsze biznesy. Pomiędzy pasażerami przechodzi konduktor, który sprzedaje bilety. Co ważne, należy mieć ze sobą drobne, z tego względu, że jeżeli dacie mu 1000 rupii, nie będzie miał on jak wydać. Jeżeli chcecie wysiąść z autobusu w dogodnym dla Was miejscu, należy pociągnąć ze sznurek i wtedy kierowcę zatrzymać. Jazda autobusem wieczornym, około godziny 5 do nawet 8 wieczorem, wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, jeśli masz szczęście, możesz stać na schodach autobusu. Jeśli nie, jeśli jest za dużo ludzi, to musisz czekać kolejne 20 minut około na autobus. Tłum ludzi, który tworzy łącznie 5 rzędów w autobusie, ściska się pomiędzy sobą. Natomiast pomiędzy tymi ludźmi przemierza konduktor, który oczywiście musi zebrać pieniądze od ich wszystkich. Mężczyźni zazwyczaj nie ustępują miejsca byle komu. Miejsce należy się kobiecie w ciąży oraz mnichowi. Na początku też byłam osobą, która mówiła: a spokojnie, zmieścimy się, nie ma co się wpychać. Natomiast po 2 miesiącach jeżdżenia lankijskimi autobusami byłam pierwszą osobą, która stała przy drzwiach i wpychała się, aby zająć jakieś dogodne miejsce. Dodatkowo z głośników wyłania się głośna lankijska muzyka. Kierowca autobusu ze względu na duże korki naciska klakson około raz na minutę oraz hamuje co minutę z tego względu, że ktoś mu jakiś tuk-tuk tam przemierzy się poprzez drogę, to dlatego trzeba zahamować. Wszyscy ludzie, którzy są w tym autobusie, lecą na siebie. Trzeba się trzymać kurczowo barierki, nie ma innej opcji. I w taki sposób się jedzie 2,5 godziny. Ja mam takie szczęście, że zmieniam autobusy trzykrotnie, jadę 3 autobusami. Konduktor w autobusie krzyczy: bajna, 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 paladura, paladura, hory! Z tego względu, że musi on pobudzić cały tłum do tego, aby wysiedli z autobusu i aby dać możliwość wsiąść kolejnym osobom. Ale co ciekawe, zazwyczaj cała grupa ludzi zmierza do jednego punktu. To jest fenomen na Sri Lance. Dlatego taki autobus może pomieścić, myślę, że około 80 osób, 100 osób.
Nie mam tutaj żadnych wymogów. Myślę, że jeśli byłaby opcja, może by było nawet zająć miejsce na dachu, aczkolwiek nie jest jeszcze tak popularny jak w Indiach. Czyli tak wygląda nocna jazda. Jest to tylko 17 km, czasami 20, i przejechanie tego odcinka zajmuje 2,5 godziny. Podobna sytuacja wygląda przy przejechaniu 200 km. I możecie w taki sposób jechać nawet 7 godzin. I przełóżcie teraz sobie tą sytuację do Polski. Łapiecie polskiego busa we Wrocławiu i przez kolejne 5 godzin stoicie na schodach, złapani barierki i pociskacie A4 100 km na godzinę. No, może tutaj się nie jedzie 100 km na godzinę, góra 80, aczkolwiek tak to wygląda. W autobusie takim długodystansowym są neonowe światła. Nieważne, czy to jest godzina 3 w nocy, czy to jest godzina 7 rano, głośna muzyka, power, dyskoteka i firework. To by było na tyle tego, jak wygląda jazda autobusem po Sri Lance. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania. Możecie mi też dawać sugestie o tym, jaki byście chcieli kolejny filmik. Oraz do zobaczenia w kolejny wtorek!